Witam w naszej kuchni pełnej niespodzianek. Witamy pana Wacława. Oj, pana Wacława jeszcze nie ma, ale my musimy na pana Wacława poczekać, bo dziś będzie o kuchni poselskiej. A pan Wacław, o czym wcześniej nie mówiłem, jest posłem, bo pan Wacław mi nie kazał o tym mówić państwu. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry, panie pośle. Dlaczego pan nie kazał mi mówić o tym, że jest pan posłem? Może do telewizji. Dlatego wie pan, że ja nie za bardzo się rzucam w oczy tam, w tym Sejmie. A to dlaczego? No bo jak pan mnie tu ciąga do tej telewizji, do kuchni bez przerwy, no to jak nie mam kiedy, żeby tam wpaść. Aha. A nie mam pan... jak. No. No tak. Dzisiaj pewnie pan był w Sejmie i dlatego się pan spóźnił. Ja się spóźniłem? Nie, żartuję. Spóźniłem. Nie mogłem się zmieścić 600 w bramie. Tu u nas, tak? Tak. To myślę, że za tydzień będzie już gotowa brama. Ja myślę, że na jutro, panie redaktorze. A jaką potrawę lubi pan najbardziej? Z tych mniej wyszukanych to chyba bażant po senatorsku. Bażant po senatorsku, wspaniała potrawa. Mimo, że jestem posłem. Bażant. Bażant nadziewany jest homarami. Homar to jest ten, co Iliadę napisał. Nie, Odyseję, pomyliłem się. Ja się na tym nie znam, ja się nie znam na polityce, panie pośle, jestem od kuchni. Oblewany jest pudingiem z szyjek raczych i zalewany winem z 37 roku. No, z 37 to może być zepsute. No to może być z 38. W tym celu potrzebuje pan... Ja potrzebuję, proszę pana, telefon do kelnera i żeby on mi do pokoju to przyniósł. I to biegiem. Do pokoju w hotelu poselskim. W Meriocie. A dlaczego w Meriocie? No, bo Bristol od tygodnia i nie mam tam jeszcze apartamentu. A zatem, jeżeli ktoś z wyborców chciałby spróbować bażanta po senatorsku, zapraszamy do Meriota, do pana posła Wacława, do pokoju numer... Zaraz, chwileczkę. Co? Jaki numer? Jak ktoś chce spróbować bażanta, to niech zostanie posłem, proszę pana. A na razie to ten bażant jest dla mnie i dla moich gościów. Dziękuję. Do zobaczenia.